Witamy w Artyzonie Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida na otwarciu nowej wystawy malarstwa. Tym razem Jacek Pasieczny i jego tytułowy Rój. Rój, który mam nadzieję, że dla wszystkich jest czytelny. Za chwilę o tym roju powie więcej sam autor. Ja pięknie dziękuję, że przyszliście. Dziękuję również autorowi, że zgodził się gościć u nas na ścianach naszej galerii. Oglądajcie obrazy, częstujcie się tym, co mamy i oddaję głos autorowi Jacek Pasieczny. Prezentuję obrazy i obiekty z kilku cykli, które powstały już nieustannie od kilku lat. Postanowiłem je połączyć pod jednym wspólnym tytułem Rój. Od dawna interesowała mnie technika. Ostatnio postanowiłem połączyć to albo znaleźć wspólny mianownik tych obrazów czy tych obiektów z przyrodą. Uznałem, że takim wspólnym elementem, który może łączyć i maszyny, i szczególnie owady lub ptaki, jest forma ich organizacji, rój. Forma, w której jednostka przestaje mieć znaczenie, stapia się z całością, która uczy się od swoich sąsiadów. Rój potrafi również doskonale dopasować się do i zawładnąć przestrzenią. A takie opanowanie przestrzeni przez człowieka czy przez maszyny zawsze mnie interesowało. Stąd znalazły się te obrazy z kilku różnych cykli. Jeden z nich, właśnie zajmujący się przestrzenią, powstawał już dużo wcześniej. To są te obrazy z samochodami. Kolejny z nich to samoloty. Mam wrażenie, że zostawię Państwa z takim lekko może poetyckim, ale i niepokojącą wizją świata bez gospodarza, bez centrum, w rozproszeniu, o stale wiszącym w powietrzu zagrożeniu. Dzień Kobiet to według takie mnie święto. Jest święto, kiedy trzeba być miłym dla kobiet. On jest tak jakby ważny dla... To jest ważny dzień dla kobiet po prostu. Święto takie, że jakby kobiety miałyby urodziny i na przykład można miłe słowa powiedzieć. Dodaje się jakieś kobietom takie prezenty, kwiatki. Można perfumy jeszcze dać i przytulić też. Pomaga się mamą w takich dniach, sprząta za nimi, na przykład mężczyźni, na przykład robią kolację do łóżka dziewczyny. I jak jest dzień kobiet, to można tą kobietę zaprosić do kina. No, albo na randkę. No tak. No. Dziewczyny... Taki wesoły dzień na kobiet. Dziewczyny świętują. No mogłam sobie jeść jeszcze wtedy. Jeszcze kolejki zostaną, to jeszcze a później jeszcze raz nie to. To miesiąc. Można by to trochę nazwać takim świętem dla wszystkich też, bo tak. Nie tylko kobiety też świętują, tylko znaczy też chłopacy mogą się cieszyć z tego dnia też. Tak. W ten dzień postaram się być jak najbardziej grzecznym, żeby ciocia się ucieszyła, babcia. Mamy zrobię śniadanie do łóżka. Kolację zrobię. Ja z tatą zamówię jakieś burgery. Mama chciała bardzo takie kapcie i tata jej kupił kwiatki, kapcie. I chyba jakieś czekoladki by się przydało. No i czekoladki, ale mama za bardzo nie je takich czekoladek, bo mama za bardzo moja nie lubi słodycze. Serio? Tak. No, kobiety trzeba dbać, bo... No bo jakby kobiet nie było, no to nie byłoby tak łatwo na świecie. Było no tak smutno, no bo w tym nie było mam. No właśnie, tylko by były taty. Ale no właśnie i tak by nikt wtedy nie urodził się. No tak. Gdyby panowie bez kobiet, to by sobie ciężko radzili. Nie poradziliby sobie. No kobiety są wyjątkowe. Kobiety są inne niż my, ale są wyjątkowe. Na przykład umiał gotować. Są bardziej takie pracowite. Trafią dobierać stroje jakieś.
a chłopacy niektórzy nie w ogóle. Podkreślają twoją osobliwość? Lepiej się na pewno malują. Dobre obiadki. Dobre obiadki robimy. Na przykład miło też się na przykład z nimi czyta książki, rysuje. Różne rzeczy robi. Zazwyczaj są milsze niż chłopaki. Według mnie mężczyzna od kobiety się różni tym, że bardziej czasami kobieta jest bardziej wrażliwa niż mężczyzna. Dziewczyna o wiele jest mądrzejsza od chłopaka, bo chłopak jest taki głupi i może... No chłopaki czasami nie myślą, co robią. Tak. A dziewczyny właśnie mają bardziej tą... jakby kulturalność, jakbym to powiedział. Zachowanie się też później, tak. Bo mają taką grację i różne zachowanie. Dziewczyny mają różne. Niektóre mają grację, niektóre nie mają. Bardziej są łagodniejsze takie. Że dziewczyna jest o wiele słabsza niż mężczyzn. Nie zawsze. No może nie zawsze, bo niektóre są bardzo silne, a niektórzy chłopacy są cienkie bolki. W ogóle podziwiamy kobiet. Każda kobieta jest wyjątkowa. No. I każda zasługuje na szacunek. No czego można życzyć? Żeby zawsze były się uśmiechnięte. Dużo zdrowia. Nowych ubrań. Nowych też. Butów. Żeby jej facet dobrze gotował. I radość. I dużo radości. No. Tylko żeby nie było złości. No, złości, bo złość jest jakoś tak. No, złość jest głupia.